Witajcie, witam was wszystkich, całą Polskę, wszystkich Polaków. Dar lasu to impreza, nie mało, więcej takich robić to by pasowało. Lasy, przyroda, zwierzyna i ptactwo, jest to dla narodu przepiękne bogactwo. Ale za to wszystko tak pięknie pracuje, temu to leśny, myśliwy, tym to kontroluje. Kornik lasy niscy, chce ściąć, leśny decyduje, tą to odpowiedzialność na sobie przyjmuje. Kielo zwierzyny i ptactwa zostawić, oni decydują. Są to ty sprzeciwnicy, w którym nie pasuje, że człowiek od wieków po lasach poluje. Nie byłoby co jeść, bieda by to była, jakby plony zwierzyna i ptactwo zjadła i wyryła. Temu to przyroda tak pięknie pracuje, bo to Bóg i człowiek tym wszystkim kieruje. Ja zaś dziś wam życzę wszystkiego dobrego, w całym waszym życiu słoneczka jasnego. Niech wam świeci jaśniej kielo i nomoze, do storocków dożyć, daj każdemu Boże. A zaś Matka Boska, Częstochowska Pani, niech wam zawsze wspiera swoimi łaskami. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia i słodycy. Tego wam z ciepłej Arizony, rodzina myśliwych i polowacji z Lipsi. Trzymajcie się zdrowo, Bóg zapłoć i może kiedy do widzenia, do usłyszenia.